Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że Trójca Przenajświętsza nie jest sprzeczna z naszą logiką. Zapraszam. Ten materiał jest nagraniem na marginesie dyskusji Szymona Pękali z Łukaszem Wybrańczykiem, dyskusji o tajemnicach wiary. Oczywiście linki do tych filmów będą w opisie. W najnowszym materiale Łukasza Wybrańczyka, ci dwaj są jedno, jest to materiał, który właśnie wystawia zarzuty wobec Trójcy Przenajświętszej, wobec logiki Trójcy Przenajświętszej, pada pytanie, jak to rozumieć, że Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem, a jednak Ojciec nie jest Synem, a Syn nie jest Duchem Świętym i tak dalej, i tak dalej. I ten materiał, który nie ma być odpowiedzią na wszystkie zarzuty, które tam są, to oczywiście pozostawię samemu Szymonowi, który jest adresatem tego materiału. Jednak chciałbym, żeby był takim dodatkiem z mojej strony, który wyjaśnia dokładnie ten aspekt. A więc, z jednej strony nie powinniśmy dziwić się temu, że to, co mówimy o Bogu, czy też gdy słyszymy to, co Bóg mówi sam o sobie w objawieniu, że to jest dla nas coś szokującego. Z drugiej jednak strony oczywiście nie może to być niezgodne z naszą logiką, bowiem Bóg jest również twórcą naszego rozumu, a więc to, co nam objawia, nie może być w żaden sposób nielogiczne. Stąd słusznie znalezienie czegoś, co byłoby sprzeczne z logiką w objawieniu, byłoby dla objawienia falsyfikujące. Oznaczałoby, że nie może ono pochodzić od Boga, chyba że okazałoby się, że my niewłaściwie określiliśmy to jako nielogiczne. Jednak zasadniczo objawienie musi się zgadzać z naszą logiką, bo również rozum jest darem od Pana Boga. Otrzymaliśmy go właśnie po to, aby odczytywać rzeczywistość, aby sprawdzać, czy coś jest prawdziwe, czy nie. I na początku musimy sobie uporządkować kilka pojęć, to znaczy, żeby właśnie logicznie to wyjaśnić, potrzebujemy pojęć, które będą nam do tego służyły. Ja używam pojęć tomistycznych, którymi posługiwał się święty Tomasz z Akwinu i również później jego uczniowie. Tutaj pokażę planszę, która ma nam pomóc to zrozumieć. A więc najpierw pierwsze pojęcie, natura. Rozumiemy ją jako zbiór cech, właściwości, które sprawiają, że dana rzecz jest czymś, a nie czymś innym. Na przykład natura ludzka, zbiór cech, które sprawiają, że człowiek jest człowiekiem, czy też natura kamienia sprawia, że jest to zbiór cech, które sprawia, że kamień jest kamieniem. Substancja, jest to konkretny, samodzielny byt. Substancja według świętego Tomasza, konkretny, samodzielny byt, na przykład krzesło. To jedno konkretne krzesło. Przypadłości są to właściwości substancji, na przykład kolor krzesła. Przypadłości będą dla nas mniej istotne, ale warto tutaj o nich wspomnieć. Następnie osoba. Co rozumiemy jako osobę? Substancja obdarzona rozumem, a więc jest to konkretny, samodzielny byt obdarzony rozumem, zdolnym do poznania ogólnych pojęć. Na przykład Paweł, Agnieszka, czy jakakolwiek inna osoba, czy jakikolwiek inny człowiek, konkretny człowiek. I dalej pod spodem mamy ten schemat. Najpierw spójrzmy na ten schemat po lewej stronie. Natura ludzka, a więc zbiór cech sprawiających, że konkretny byt jest człowiekiem. Oczywiście nie widzimy natury ludzkiej, która chodzi sobie po ulicy. Jest to zbiór cech, który konkretnie realizuje się w już konkretnych bytach, w konkretnych osobach, i to symbolizują te strzałki na dole. One prowadzą do tego zielonego kółka, które jest sferą bytowania. Czyli tutaj jest już konkretny byt. Na samej górze mamy, można powiedzieć, tą sferę natury, czyli jest to, tam mamy tylko zbiór cech, a na dole mamy tą sferę bytowania, gdzie już są konkretne osoby, gdzie już faktycznie coś konkretnego, jakieś konkretne rzeczy, jakieś konkretne osoby, czy też rzeczy istnieją, bytują. I tam mamy konkretne osoby. Tutaj mamy Agnieszkę, Pawła i Cecylię i wszystkie inne osoby.
I tam na dole mamy taką informację. Zmienne przypadłości, czyli właściwości konkretnej osoby, sprawiają, że natura ludzka realizowana jest w konkretnych przypadkach w inny sposób. A więc ta natura ludzka będzie inaczej troszeczkę realizowała się w Agnieszce, inaczej w Pawle i tak dalej, ze względu na konkretne przypadłości. Tak? Paweł jest synem tego i tej, jest, pochodzi stąd i stąd, ma tyle i tyle wzrostu i tak dalej. Są to przypadłości, które go definiują, które można powiedzieć, że niejako dochodzą do natury ludzkiej, są dodane do natury ludzkiej i w ten sposób sprawiają, że jest on pewną indywidualnością. Jednak natura ludzka jest absolutnie w nim, to znaczy on spełnia te wymagania natury ludzkiej, więc ona bytuje właśnie w konkretnej osobie, na przykład w Pawle. I tutaj już zwracam uwagę, należy powiedzieć, że Paweł jest człowiekiem, należy powiedzieć, że Agnieszka jest człowiekiem, należy powiedzieć, że Cecylia jest człowiekiem, natomiast nie oznacza to, że Agnieszka jest Pawłem i Cecylia jest Pawłem lub też, że Agnieszka jest Cecylią. Dlatego, że tutaj, gdy mówimy o tym, że Paweł jest człowiekiem, no to właśnie przypisujemy mu tą ludzką naturę. Nie oznacza to identycznej jedności z ludzką naturą, ona jest tym ogólnym pojęciem, zbiorem cech, które przypisujemy właśnie Pawłowi, Agnieszce i Cecylii w tym samym stopniu, ale jednocześnie pozostają wszystkie te osoby osobnymi bytami. Jeśli chodzi o Boga, natomiast jest to troszeczkę inaczej. I teraz patrzymy na prawą stronę naszego wykresu i znowu widzimy to niebieskie kółko. Natura boska, którą tutaj definiujemy jako pełnię wszelkiego bytu. I ta natura boska, ta pierwsza przyczyna, pierwszy poruszyciel, źródło wszystkiego, co istnieje. W ten sposób definiujemy tą naturę boską. Jak widzimy, ona jest tożsama ze swoją sferą bytowania. Cóż to oznacza? Otóż z racji, że natura boska, i tu mamy to wyjaśnienie pod spodem, z racji, że natura boska jest pełnią bytu, nic nie może zostać do niej dodane, bo nie ma nic innego, nie ma nic, co byłoby poza tą pełnią bytu, dlatego nie może ona zostać w jakiś sposób wyciągnięta w osobną sferę bytowania. Nie może być takich bogów, które byłyby osobno poza tą naturą, które miałyby tylko taki udział w tej naturze, jak widzimy to w przypadku człowieka, a byłyby w osobnej sferze bytowania, czyli istniałyby sobie osobno, jednocześnie mając udział w takiej ogólnie pojętej naturze boskiej, dlatego że w idei natury boskiej, pełni wszelkiego bytu, jest już wszystko. Nie można jej niczym spersonalizować. Nie można dodać żadnego pojęcia, które by sprawiło, że ta osoba w jakiś sposób, że wychodzi poza tą naturę boską, że w jakiś sposób będzie się później odróżniała od tej natury. Dlatego ta sfera bytowania jest tożsama z naturą boską, bo nie da się dodać nic nowego, nie da się dodać nic innego, nie można do tej pełni wszelkiego bytu cokolwiek dodać, co byłoby tym czynnikiem personalizującym, co wyciągnęłoby jakąś istotę, tak jak widzimy to w tym schemacie na lewo, poza tą naturę boską. W przypadku natury ludzkiej tam jest zawarte, tak, ten zbiór cech sprawiających, że konkretny byt jest człowiekiem, tam jest zawarte, że to jest istota obdarzona rozumem, że to jest istota posiadająca ciało, duszę, posiadająca konkretne członki, jakiś rozmiar, który jest tak mniej więcej przynajmniej określony, natomiast nie bardzo konkretny, czyli ogólne zasady, które sprawiają, że człowiek jest człowiekiem. To znaczy człowiek musi posiadać jakieś ciało, musi posiadać duszę, musi posiadać rozum, wolę i tak dalej. Natomiast czynniki personalizujące są to te konkretne przypadłości już. Właśnie człowiek ma 1,80 m, tak, Agnieszka ma 1,70 m, jest córką Janiny i Mieczysława, a Paweł jest i tak dalej, rozumiemy. Dochodzą do tego pewne czynniki personalizujące, tych nie ma w przypadku i nie może być w przypadku natury boskiej. Dlatego jest ona tożsama ze swoją sferą bytowania. Pełnia bytu, w przypadku pełni bytu nie może nic dojść, co by spersonalizowało, co by wyciągnęło, co by sprawiło, że sfera bytowania w jakiś sposób znajduje się poza
tą naturą boską, naturą, czy tą pełnią wszelkiego bytu. Czy to jest dla nas trudne? Tak. Natomiast czy to jest nielogiczne? Nie. Jeśli chodzi teraz o powstanie, bo to jeszcze jest, można powiedzieć, nie dotykamy jeszcze aż tak bardzo samej tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. W jaki sposób teraz dochodzi do tego, że ta natura boska istnieje w trzech osobach? Otóż najpierw, aby to zrozumieć, spójrzmy na nasz ludzki sposób poznawania. Jesteśmy również na poziomie naturalnym obrazem Boga i mamy w sobie obraz Trójcy Przenajświętszej, być może najdoskonalszy obraz Trójcy Przenajświętszej, który pomoże nam zrozumieć, czym ona jest. Otóż jest człowiek. Człowiek poznaje coś albo poznaje samego siebie poprzez zmysły, poprzez swoje działania, poprzez rozumowanie, poznaje samego siebie i tworzy w sobie obraz samego siebie, bo każde nasze poznanie jest wytworzeniem, stworzeniem jakiegoś obrazu, jakiejś rzeczy. Nie jest to tylko wyobrażenie, to jest jakby właśnie zbiór cech, który sobie wyrabiamy, zapamiętujemy, tworzymy w sobie, w nas taki obraz jakiejś rzeczy, bo również nas samych. I później człowiek zdrową miłością własną kocha samego siebie na podstawie tego obrazu, który w sobie wytworzył. Jak najbardziej powinien zdrową miłością własną kochać samego siebie. Nie oznacza to, że powinien w sposób przesadny żądać wszystkiego dla samego siebie i tak dalej, ale zdrowa miłość własna, troska o samego siebie, troska o dobro własnej duszy, to jest rzecz jak najbardziej słuszna i na miejscu. I żeby coś kochać, człowiek musi najpierw coś poznać. Dotyczy to również samego siebie. Człowiek jest, poznaje samego siebie, tworzy obraz samego siebie w swojej duszy i później na podstawie tego poznania powinien również samego siebie kochać. I podobnie jest w przypadku Boga. Otóż ta pełnia wszelkiego bytu, będąca poza czasem, w wieczności, poza czasem poznaje, czyli wciąż niejako, jeśli w ogóle można tutaj używać kategorii czasowych. Zawsze, gdy mówimy, że Bóg jest poza czasem, każde użycie jakiejkolwiek kategorii czasowej jest w jakiś sposób mylące, tak? Bo ani czas przeszły, ani teraźniejszy, ani przyszły nie do końca oddaje, bo właśnie poza oznacza poza. Ale z racji, że my jesteśmy tak bardzo uwikłani w czasie i nie potrafimy, czy nie mamy pojęć, aby mówić poza czasem, używamy jakichś określeń czasowych. Użyjmy tutaj właśnie określenia, że poznaje cały czas, takiego teraźniejszego określenia. Bóg poznaje samego siebie, tworzy obraz samego siebie. I ta pełnia bytu jest tak wielka, że to poznanie jest osobowe. Ten obraz jest tak doskonały, że jest również osobą, że jest doskonałym odbiciem Boga. Nasze obrazy oczywiście nie stają się osobami, bowiem my też nie jesteśmy wszechmocni. Natomiast gdy Bóg poznaje samego siebie, a pamiętajmy, że tak naprawdę nie ma nic innego, co mógłby poznać. Wszystko inne, już wszelkie stworzenie jest tylko jego dziełem, które wypływa z niego. W wieczności on poznaje właśnie tylko siebie. Widzi, tworzy ten obraz samego siebie i on jest doskonałym odbiciem, doskonałym Bożym odbiciem i to jest słowo, logos. To jest to słowo, o którym mamy mowę w prologu świętego Jana Ewangelisty. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Słowo to jest pojęcie, to jest dokładnie to, co jest nam tutaj potrzebne. To logos oznacza również zarówno słowo, jak i pojęcie, czyli wypowiedziane słowo, jak i to, które jest jeszcze w naszej głowie i to doskonale temu odpowiada. A więc Bóg poznaje samego siebie. Owocem tego poznania jest osobowy obraz Boga, który jest doskonałym odbiciem Syn Boży. Logos, słowo przedwieczne. I teraz, tak jak człowiek kocha to, co poznał, jeśli poznaje to jako dobre, tak Bóg oczywiście kocha swoje poznanie i tutaj nie mamy do czynienia tylko z martwym obrazem, tylko z doskonałym osobowym odbiciem. A więc ojciec kocha syna, syn kocha ojca i tą miłością jest Duch Święty. Znowu, tak jak owoc poznania jest osobowy, tak tutaj owoc miłości, czy sama miłość jest osobowa. Tak samo jak można powiedzieć, że poznanie jest osobowe, tak tutaj możemy powiedzieć zarówno, że owoc miłości, jak i sama miłość jest osobowa.
jest znowu tą więzią pomiędzy ojcem i synem, tym również doskonale odpowiadający tej boskiej naturze. Oczywiście nic innego być by nie mogło, to znaczy w boskiej naturze nie może nic być mniejszego, nic większego. Żadna z tych osób nie może być w jakiś, nie może być niedoskonałym odbiciem. Ojciec, Syn i Duch Święty. A więc Bóg, który poznaje poznanie osobowe, ich wzajemna miłość, Duch Święty, która również doskonale odpowiada boskiej naturze. W ten sposób należy rozumieć, jak działa Trójca Przenajświętsza, tak jak wspomniałem na początku. Oczywiście, że nie stanie się to dla nas teraz absolutnie jasne. Jednak chodzi o to, żeby wykazać, że nie jest to logicznie sprzeczne. Nie możemy myśleć właśnie w tych kategoriach takiej natury, która jest tylko jakimś zbiorem cech. Musimy myśleć w kategorii natury, która jest pełnią bytu. I gdzie dochodzi do zrodzenia Syna i pochodzenia Ducha Świętego właśnie tylko i wyłącznie na ten sposób, zupełnie poza czasem, na sposób poznania i miłości. Łukasz Wybrańczyk porusza przy okazji również kilka pytań związanych z unią hipostatyczną, czyli ze zjednoczeniem w Chrystusie z kolei, czyli w drugiej osobie Trójcy Przenajświętszej dwóch natur, boskiej i ludzkiej. Ta unia jest wyjaśnieniem, dlaczego Chrystus może mówić o sobie zarówno jako o Bogu, jak i o człowieku. Może powiedzieć zarówno pierwej niźli Abraham stał się jam jest, jak i ojciec jest większy ode mnie. Ale unia hipostatyczna to już jest temat na kolejny materiał, na który jak najbardziej zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.